Akademia Sztuk Walki. Okej, czyli to chyba nigdzie nie to. Nienawidzę was. O mój święty Boże, ależ ja was nienawidzę. Ty biegnij tu. Na wszelki wypadek rekrutuję w miastach jednostki. Co by nie było. A już porekrutowałem, fajnie było. Czy to czas na wielką wyprzedaż? Przeraża mnie to, jak mało mogę sobie pozwolić, żeby ten... Melowie. Melowie. Chyba przynajmniej to miasto powinien być w stanie zająć. Czy ja mogę po prostu to stanąć, żeby oni nie przychodzili dalej? O tak, tracenie całej armii na widach. To jest idealnie to, czego byśmy chcieli. Dobra. To wygramy samą potęgą magii. Magii. Sobie machniemy. Tutaj jest Dejs. Tak. Daniel ma armii w sumie. Bo tak, ten bohater chce przyjść tutaj na pewno, a ona jest tylko po to, żeby go pilnować. On nie chce się tym ubić. Czy to znaczy, że jest za słaby, żeby się bić? Czas się przekonać, I guess. I czy gdzieś jeszcze jest bohater? Tu jest jeden, tu jest drugi. Oni nie są nawet tacy specjalnie silni, chyba. Znaczy nie wiem ile mają tych jednostek, które tam mają, tak? Ale wygląda, że nie mają jakiejś silnej armii. Jest na wszelki wypadek, tylko zatrudnię jednak bohatera, żeby jakiś tam bonus do statów był. Lepsze co jest, wykupię co jest. Tutaj wykupię co jest. Tutaj jest wykupione co jest i Genova czekasz dalej. Dobra. Czy no, weź daj jakieś fajne jednostki, co? Ale czy masz jeszcze potencjalnie jakieś fajne itemki? O, chyba nie. Więc zapraszam do walki. Dobra, teraz to ja mam porządne staty. I bardzo chętnie o tym porozmawiam. Bardzo niechętnie porozmawiam o tym, że wybrałem złą jednostkę do ataku. Ale tak też działa. Czy ja w ogóle wygram tę walkę? Znaczy mam dużo entów, ale nie mam dużo many. Zresztą się zastanawiam, czy to był na pewno taki mądry pomysł. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to najlepszy moment na potencjalną wygraną. A bo tutaj mnie to. Wait, to mnie to.
Powtórzę się, ale nie jestem pewien, czy ja to wygrywam. Zwłaszcza jak patrzę na tę Manfredę. Nevermind. Nic nie robiłem. Czy mogę proszę fajnie trafić tam, gdzie chcę? Nie. Kocham RNG. Nie wiem, czy wspominałem. Chciałbym kiedyś się dowiedzieć, od czego zależy, czy ten, czy akurat trafię w to, co chcę, czy nie. Inglis tutaj dosłownie po prostu lol, RNG, lol. Jak dla mnie tak wygląda, więc absolutnie by mnie to nie dziwiło. Moje elfy. To jest coś, czego się spodziewałem. Zwłaszcza, że mówię, czasami mi się zdarzało, że w pierwszej turze tak jakby ten już strzelałem tam gdzie chciałem. Jezu Chryste. Zajebane harpie. Jak targetujesz fragment... No tak, fragment muru to wiem, tylko bardziej chodzi o atakowanie wieżyczek. No i wiadomo, że na koniec zawsze wejdzie, tak? Bo już nie ma innej opcji. A propos. Najwyraźniej stwierdziło, że najpierw poleci w tą główną wieżyczkę, a nie w... tą poboczną. A mi nie będę narzekał, ale kwestionuję. Bąk. I brama. Czyli to jest moje straty. Logistyka, logistyka. Trzeba leś przekaż jeszcze jakieś 11, może co? Bo trochę za dużo potraciłem. Tarcza będzie lepsza, zbroja niekoniecznie. Tylko teraz tak. Nie wiem, czy Genova nie chciałaby w takim razie zapierdalać do swojego miasta. Dobra, gdzie są pozostałe bohaterowie w tej chwili? Tam nie zastanawiam. Bo wydaje mi się, że zgadnąłem wszystkie miasta, które są na mapie. Więc oni teraz powinni mnie w teorii atakować. A u mnie chyba nikt nie lądował? Więc teraz powolnie sobie szybkość wrogów, żeby zobaczyć, gdzie oni są. Jeden jest tutaj, będzie mnie atakował śmiesznymi aktywami. Czyli tak, to muszą być wszystkie miasta w takim razie. Mógłbym spamować tutaj i ta walka by się sama skończyła też, ale po co? Odporność. Drugi bohater jest to, trzeci jest to i czwarty jest to. Dobra. Ten jest silny. I gdzie, znaczy, gdzie jestem? Gdzie ty jesteś? Kiedy będzie najszybciej w sumie? Tędy czy górą raczej? Ty pojedziesz tędy i ty pojedziesz tędy, I guess. Chyba oni chcą mnie tu atakować. Nie mam tu bohatera, czas tam trafić. Czy mam tu zamek? Tak, mam tu zamek. Atak numer 2. Ten już nie wygra się sam, bo trochę za dużo harpi. A z drugiej strony też nie będzie jakieś pytanie trudne. Zaczekam aż on wykona swoje ruchy. Myślałem, że harpy może bliżej podlecą.
Nawet nie ten pewien, czy koniecznie trzeba było wlatywać, ale... Ty sobie wrócisz. Okej, podszedł, żeby być w zasięgu do tunela. To bardzo miłe z jego strony. Dobra, i zaraz znajdź te gorsze, trudniejsza walka, coś czuję. Ta, to mnie zatkuje. Zauważalnie większą armią. O, mój święty Boże. Nie jestem pewien, czy ja to wygrywam. Mogę tego nie wygrywać. Bo za dużo smoków. Czy on mi napadł do swojej bramy w pierwszej turze? Coś tam samuraj piszący chwilę temu o LNG. Nie no, to jest niewygrywalne raczej. Nie przy takich liczbach. Może gdyby nie miał tej balistyki aż tak rozwiniętej. Bo tak to jednocześnie widzę, że ma za dużo latajek wciąż. Znaczy latajek, strzelajek, co ja gadam. Doskonale. Tak w temacie NG, kto nienawidzi. O mój Boże. To jeden HP mnie to bolało. Bardzo. Jebać do końca. On przynajmniej ubije to. No dobrze. Jeszcze ten jeden bohater śmieszny sobie pływa. Tutaj. Cześć. Ale coś tam ma, I guess. Dobra. Biegnij tu. Ty biegniesz tu, ty biegniesz tu i mogę przyspieszyć sobie wrogów. Ty biegnij tu, ty biegnij po garnizon i zajmij z powrotem miasto. Bohater jest tu, czyli na razie mi nic nie grozi. O! Czy możemy tak nie szaleć? Czy możemy bez takich, proszę? Dobra. Najpierw wy, potem wy, potem wy, potem wy. Sprzedaj kryszteksy. Paru kawalerzystów. Powinno być ok, chyba. A jeżeli nie będzie, to zacznę się martwić o to, ile ten skurwol tego ma. Chyba trochę horda. To się nie pokoje. A czy on tam będzie biegać tylko? Czy ja to wygrywam? To jest pytanie.
Jeżeli nie jest jakiś silny bohater, to powinienem, więc nie wiem, czy po prostu po niego nie wyskoczyć, nie zabić. To nie jest silny bohater. Ma dużo magii, ale... ale jednostek nie ma za dużo. Speedupa nie mam. Doskonale wykluczek. Wracaj do miasta. Jaka część mnie się boi trochę o to? Ale jednocześnie naiwnie się będę łudził, że mam wystarczająco dużo magii, żeby się tym zająć. Zapomnienie. O ty. Czy oni będą teraz pełnospytni i będą wychodzić tam i zastanawia? Tak, chyba default. Ewidentnie będą. Mogę tymi gargulami podleczyć Eget. Będzie lepiej, będę trzymał magią. Mimo. To jest 290, to jest 320. Many mam bardzo dużo, więc to nie jest problem. Zapomnieli chyba mi tej aż tyle nie daje, ile bym chciał, mam wrażenie. Tak, myślałem, że mnie na hita zdejmą. No dobrze, ważne pytanie, czy ja na pewno to wygrywam? W sensie wiem, że jeżeli to potrwa wystarczająco długo bez moich jednostek umierających, to to wygra. Bo zażega micro lightningami na śmierć. To właśnie pytanie, jak z tą częścią z moimi jednostkami, które nie umierają. Na ile ona się uda. Powinna się udać. To jest ten moment, kiedy... brakuje mi takich jednostek jak drzewce czy enty, które ma Bastion, bo one służą praktycznie tylko od tego, żeby tankować. Ale swoją robotę robią naprawdę świetnie. Masz golemy, I guess. To wiadomo, że to jednak trochę niższy tier i ten. Nie mam ich aż tyle, ile bym mógł chcieć. Dobra. Mistrzowska nauka, podstawa atak, wskakuj, wyrekrutuj sobie wsio. Albo mnie jesteś na rekrutacji, tak, tak, tak. Jak mogłem zapomnieć? Dobra. Przyjacielu moi najdroższy, porozmawiajmy. Mógłbym przestać mu klikować. O mój Boże. Twój stopień Pegas. Powiem szczerze, myślałem, że będzie dużo gorzej niż Pegas. Jak na to, jak ta kampania mi wyszła. Spinki. Pierwszy wynik na liście. Łatwo! Ciekawe jak ta kampania Jumary będzie trwała. O mój Boże, zostanie z czarnymi rycerzami. Masz 3 miesiące. Oh no! Najgorzej. Anyway, na dzisiaj sobie w tym momencie skończymy. Kampania była trochę dłuższa niż ostatnia, więc jedna jak najbardziej wystarczy na streama. Dzięki wam za przybycie, posiadanie na tej kampanii. Trzymajcie się po. Cześć!